Druga Księga Królewska, rozdział 5. Naaman był dowódcą wojska króla Aramu. Był on człowiekiem bardzo poważanym i wysoko cenionym przez swojego pana, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Niestety ten dzielny wojownik był trędowaty. Podczas jakiegoś napadu na Izraela, Aramejczycy wzięli do niewoli młodą dziewczynę, którą oddano na służbę żonie Naamana. Pewnego razu powiedziała ona do swojej pani. Gdyby tylko mój pan mógł stanąć przed prorokiem, który jest w Samarii, on uwolniłby go od trądu. Naaman poszedł więc do swojego pana i oznajmił mu to, co powiedziała dziewczyna z ziemi Izraela: Wyruszaj natychmiast, odrzekł król Aramu, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył zatem, zabierając ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy syklów złota oraz dziesięć kompletów ubrań. List, który przekazał królowi izraelskiemu, był następującej treści. Wraz z tym listem posyłam do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś uwolnił go od trądu. Kiedy król Izraela przeczytał list, rozdarł swoje szaty i wykrzyknął: Czy ja jestem bogiem, abym miał uśmiercać lub ożywiać? Ten bowiem przysyła do mnie człowieka, abym go uwolnił od trądu. Widzicie jasno, że szuka on zaczepki ze mną. Kiedy Elizeusz, człowiek Boży, usłyszał, że król Izraela rozdarł swoje szaty, polecił mu oznajmić: Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech przyjdzie do mnie i przekona się, że jest prorok w Izraelu. Przybył więc na Aman z całym Semorszakiem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z poleceniem: Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało stanie się zdrowe i będziesz oczyszczony. Naaman rozgniewał się na to i odchodząc, mówił: Myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie i wezwie imienia Pana, Boga swojego, a potem uniesie rękę nad chorym miejscem i uwolni mnie od trądu. Czyż Abana i Parpar rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich obmyć i być oczyszczonym? Odwrócił się i odszedł w gniewie. Lecz jego słudzy podeszli do niego i zaczęli go przekonywać. Panie, gdyby prorok polecił Ci zrobić coś trudnego. Czyżbyś tego nie wykonał? O ileż bardziej, jeśli ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty, wszedł więc do Jordanu i zanurzył się w nim siedem razy, zgodnie ze słowem człowieka Bożego, a jego ciało stało się na powrót zdrowe jak ciało małego dziecka i stał się czysty. Natychmiast całym orszakiem wrócił do człowieka Bożego, kiedy stanął przed nim, powiedział, Teraz już naprawdę wiem, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Przyjmij więc dar ode mnie, twojego sługi. On jednak odpowiedział: Przysięgam na pana, któremu służę, nie przyjmę niczego. I pomimo usilnego nalegania z jego strony, odmówił. Rzekł wtedy na Jeśli nie, to mam prośbę. Niech Twojemu Słudze będzie wolno zabrać tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż odtąd nie będę już składał całopaleń ani ofiar innym Bogom, jak tylko Panu. Tylko to jedno, niech Pan wybaczy Twojemu Słudze. Kiedy Pan mój wchodzi do świątyni Rimmona, aby oddać tam pokłon, opiera się na moim ramieniu. Wtedy i ja oddaję pokłon w świątyni Rimmona. To jedno, że będę oddawał pokłon w świątyni Rimmona, niech Pan wybaczy Twojemu Słudze. Elizeusz rzekł mu, idź w pokoju. Naaman nie uszedł jeszcze zbyt daleko, kiedy Gehazi, sługa Elizeusza, człowieka Bożego, pomyślał sobie, cóż to mój Pan oszczędził tego Aramejczyka, Naamana, nie przyjmując od niego tego, co przyniósł. Przysięgam na Pana, pobiegnę zaraz za nim i wezmę coś od niego. Gehazi pospieszył za Naamanem. Gdy tylko Naaman zobaczył go biegnącego, zszedł z rydwanu, wyszedł mu na spotkanie i zapytał, czy wszystko w porządku. Odrzekł, wszystko dobrze, tylko mój pan przysłał mnie z prośbą. Właśnie teraz przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z góry Efraima, należący do uczniów proroków. Proszę cię dla nich o talent srebra i dwa komplety ubrań. Ależ weź dwa talenty, odpowiedział Naaman. I przymusił go wręcz, pakując dwa talenty srebra do dwóch worków, które wraz z dwoma kompletami ubrań wzięli dwaj jego słudzy i nieśli przed nim. Gdy przybyli do twierdzy, odebrał je od sług i złożył w domu, potem odesłał tych ludzi. Kiedy oni już odeszli, on sam przyszedł do swojego pana, zapytał go Elizeusz, gdzie byłeś, Gehazi? On zaś odparł: Twój sługa nigdzie nie wychodził. Elizeusz jednak powiedział do niego. Czyż moje myśli nie towarzyszyły ci, gdy pewien człowiek zszedł ze swojego rydwanu i wyszedł na spotkanie z tobą? Czy teraz jest czas przyjmowania srebra i nabywania ubrań, ogrodów oliwnych, winnic, owiec, bydła, niewolników i niewolnic? Dlatego też trąd na Amana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. Kiedy Gehazi wychodził od niego, był biały od trądu jak śnieg. Koni bardzo lubię te opowieści z Elizeuszem. Ta jest bardzo dobrze znana, ona się pojawia wielokrotnie, też pan Jezus o niej wspomina. To są ważne, piękne piękne historie. Kochani, to jest, ta dzisiejsza, tak naprawdę, jest historią o pokorze. Zobaczcie, że wszyscy ci ludzie wokół, poza Elizeuszem, jakby są bardzo pyszni. Najpierw ten król Izraela, do którego przychodzi Naaman, tak, z tym żądaniem, żeby ktoś go tam uzdrowił, unosi się pychą, oczywiście ktoś tu szuka ze mną zaczepki. Ten, jak słyszy, że ma się wykąpać w wordach Jordano, słyszy, no, to przecież mojej godności, gdzie tam, będę się kąpał w jakiejś brudnej wodzie. Gehazi oczywiście tak samo, nie, myśli, że przecież należy nam się coś za to, że go Pan uwolnił od trądu, i tak dalej, i tak dalej tylko Alizeusz jest człowiekiem, zobaczcie, niezwykle pokornym. Nie, nie przyjmuje nic, nie, nie szuka poklasku, nie próbuje dostać nagrody. I uczy też tego na Amana, że jeżeli tylko jakby pokornie pochylisz swoją głowę przed tym, co się dzieje w Twoim życiu, pozwolisz Panu Bogu, że nie będzie Cię traktował jako po prostu pana wszechświata, tylko jeżeli będzie chciał, to się posłuży najprostszymi rzeczami na świecie, właśnie wtedy do, do, doznasz jego łaski. Pokornym Bóg łaskę daje. Pani tak wielokrotnie w psalmach się pojawia takie zdanie. Pokorym Bóg łaskę daje. Bardzo możliwe, że nie otrzymujemy jakichś rzeczy, bo po prostu pycha w nas rządzi.